Robek. Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki nie inaczej, więc zapraszam wszystkich miłośników wędkarskich przygód na najnowszy film w moim wykonaniu. Na tą chwilę, drodzy Państwo, jest sobota, 26 marzec 2022 i w ten sobotni, jeszcze marcowy dzionek, nakręcę dla Was jakiś materiał oto z tego łowiska, czyli woda PZW Suchedniów. I zobaczymy co i jak. Przyjechaliśmy troszkę późno, bo na tą chwilę jest godzina 6:21 i wszystko było pozajmowane, drodzy Państwo, samochodów pełno. Zobaczcie, cała miejscówka, wszystko chłopaki z nocy śpią. Samochodów zobaczcie ile jest, 2, 4, 6, 7 i tam przed nami karpiarze te z nocy, więc wszystkie miejsca pozajmowane, dlatego rozłożyliśmy się tutaj na, jak to się mówi, na plaży. Jest ze mną Robson. Robson, witam. Witam. I Robson, co i jak? No co, no, przede wszystkim witam wszystkich zapaleńców sportu wodnych. Wodnych. Robson zaczyna sezon 2002. Dokładnie. Dzisiaj. No, i na co się nastawiasz? Być może z sukcesem jakim. No, ale nastawiasz się na grubą rybę, tak? No raczej tak. Na grubą rybę. Więc, drodzy Państwo, łódka zakupiona i będzie Robson wywoził zestaw. I powiedz, co założysz dla widzów, co masz zamiar założyć na łódkę? No powiedz, co i jak? No. Kukurydza. Do nęcenia. Tam reszta jakichś tam śmieci, które zostały. Do wywózki i kulasa, tak. Jakiego założysz na, do wywierzenia? Pokaż zestaw swój. Koniec tani sobie, o, jest. Kulasa założyłem Skopex. Skopex. I tak to mniej więcej będzie wyglądało. I to wywiezie. I myślisz, że coś. Zestaw do metody i myślisz, że coś się zawiesia. Więc Robson, powodzenia, a co się uda złowić, zobaczymy. Trochę mamy słabą miejscówkę, ale co zrobić? No, łowi się nawet w kałuży, gdzie tylko pozwoli, nie? Trudno. Nie spodziewałem się, że będzie tak zajęte. I wszystko z nocy, tyle chłopaków, nie? I mróz. No, i mróz był. No ale karpiarze, widzicie, z nocy zostali. I mamy wszystko pozajmowane. Tak i tam chłopaki śpią, wszystkie miejscówki zajęte. To tylko to mieliśmy wolne. Ja pomału się będę rozkładał. I tak mówię, na wejściu nieduży leszczyk, już nie jestem zerowy. Z gruntu na metodę, a koszyk na razie zero. I tak mówię, dzisiaj wędkuję metoda plus klasyk nadgającą szczytówkę, tak żeby się nie rozpraszać, mniej więcej obserwować przyrodę innych kolegów, kręcić jakiś materiał, jedna sygnalizator brań, tak aby słyszeć, a druga na nadgającą szczytówkę, więc tak to leci. I po krótkim wstępie widzicie, tak to mniej więcej leci, a co uda się złowić, zobaczycie sami. Więc zapraszam na najnowszy film w moim i Robka wykonaniu. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moim filmie. I jedziemy z tym koksem, bo już późno. Panik płynie. Robson się trochę pobawi do mnie tutaj. Kalibrujesz. No i tak to mniej więcej wygląda. Każdy łowi tak chce, tam gdzie chce, jak lubi. Czy
czym lubi, na co łowi. A ja rozłożę szybko podbierak. Powinien być pierwszy, ale najpierw wędki rozłożyłem. I tak to mniej więcej wygląda. Branie tego leszczyka było atomowe, czyli wypełniałem wpis, rejestr, tak aby nie było problemu. Od razu do góry i nieduży leszczyk. I teraz właśnie zaraz rozłożę stolik. Miejmy nadzieję, że coś będzie wędkowało. Na klasyka założyłem zanętę, którą przygotowałem wcześniej. Pelety, zanęta. Tak to mniej więcej wygląda. To poszło do metody. Zanęta pod metodę, a pod klasyka zaraz rozłożymy świeżą mieszankę, którą przygotuję. I powiedzmy, mieszanka do klasyka, którą przygotuję, będzie tak. Zanęta, którą ostatnio zakupiłem ze stajni Sunbites, ale Holendrzy ją opracowali, zrobili. Wędkarzy holenderscy opracowali tą mieszankę i na tej bazie skupię się, czyli zanęta drobno mielona o zapachu kolendry i na tym się dzisiaj skupimy. To będzie typowo pod klasyka, którą zaraz przygotuję. Pięknie kolendrą, pięknie pachnie. Niedużo. Jeszcze może troszkę. To jest paczka dwukilowa. Po prostu dobrze klei, podobnież ta zanęta, ale dużo pije wody, bardzo dużo wody pije, bo na dwukilową torbę litr wody. Drodzy Państwo, tak jak producent to napisał, litr wody na 2 kg zanęty, to po prostu dużo pije, ale tak mówię, ja stopniowo, tak żeby nie przemoczyć, będę dodawał do mieszanki wody, tak aby nie wpaść, i zobaczymy, czy uda się, czy zwabi nam to jakąś rybkę. Zapach już nie będziemy dodawać bezpośrednio, z tego względu, że zapach kolendry bardzo się dobrze przebija. Widzę, że wchłania wodę. Niech sobie dochodzi trochę pomalutku. Niech trochę sobie dochodzi pomalutku, a zaraz damy trochę proteinek, czyli białko z białych robaków suszonych oraz konopie, które przygotowałem do dzisiejszego wędkowania pod klasyka. A więc niech dochodzi sobie pomalutku, powolutku, a my odpoczywamy i czekamy na rybkę. Dzwony biją, godzina 6:32, a my odpoczywamy w ten sobotni dzionek wspólnie z kolegą Robsonem, z kolegami wędkarzami, próbując coś fajnego złowić. No co jest, Robson, wywozisz? A więc Robson sobie będzie wywoził kartkę, jakiś opis, prawo, w lewo. Jak się chłop bawi. Tak, ty to nie przyjechać na rybę, tylko łódką się pobawić. Z tego mi się wydaje. Więc rób tak, mniej więcej to wygląda. Zestaw jakiś luźno. Towaru dowal.
No malutku. Ładnie rozrzuca, nie? No. Jeszcze daj, bo to przecież nie będziesz często wywoził. No tak, żebyś miał na 3-4 wyjazdy. Zobaczymy, ile będziemy siedzieć, ale... I tak to, drodzy Państwo, wygląda. Ładnie pachnie. Tylko Robson, zanim bierzesz, musisz popuścić ten zestaw. Ja mogę ci trzymać najwyżej. Wbij te kulki tam. O. Kilka trzeba było rozwalić, ale dobra. No nie przesadzaj, bo widzisz, że tutaj karpiarzy z 20 wętek jest obok i wszystko z wywozki, z wyrzutu. Więc bardziej trzeba dzisiaj się mniej więcej, myślę, skupić na drobnicy niż na tych większych, ale obym się mylił. Dobrze, kładź i wywoź. Dajcie, przytrzymam wędkę. No więc tak. A ja z rzutu do klipa. Czekam, aż mieszanka z Sonu dojdzie pod klasyka. Będziemy próbować obławiać. Najwyżej, jak nie będzie brało na klasyka, przełożę wędkę pod metodę. No ale zobaczymy, zobaczymy. Daj tą wędkę, ci przytrzymam, bo musisz sobie otworzyć tu. Stawiaj. Dziewiczy rejs. Dziewiczy rejs. Napchnij, jedź. Pomalutku. Skup gdzieś tam, wiesz, tam. Nisko trzymaj. Płynie, nie? Tylko żeby wróciła, nie? O, już trochę skręt, trochę w bok. I tak to mniej więcej u kolegi Robka wygląda. Fajna zabawa, nie? Jedziesz tak, jakbyś po alkoholu był. W prawo, w lewo, człowieku. Poczekaj pomalutku. Bo tam, wiesz, jeszcze nie wywoziłeś, a żyłkę masz, już widzisz. Jedź, jedź, jedź. Myślę, że nie ma co przesadzać. Jedź, jeszcze. Jeszcze? Jedź. To by, żeby wróciła, nie? Daj trochę w tam skręć. W bok. No skręć trochę, skręć. Weź se punkt szkołę, czy coś mniej więcej tam. Żeby wiedzieć. No, zaznacz pozycję. Żebyś później następnym razem wiedzieć, gdzie. Okej. Teraz wyrzut chyba tym. Bo żebyś z tym nie wrócił. O, wyrzuciło teraz. No, dobra. Dobra, ci tu położę, a ty sobie już weźmiesz. Tylko nie wróć z towarem, ale wyrzuciłeś. Było widać. No, dziewiczy rejs. Dobrze. Niech chłopak się bawi. A ja pomału zobaczę zanętę. Rozłożę sobie stolik. Jakąś kawusię później. O, pomalutku. A, dokładnie. Mówię, ciasno tutaj w krzakach. O, mieszanka. Dochodzi, zaraz ją mamy sito, zaraz ją przetrzemy i to będzie typowo pod klasyka. Sam jestem ciekaw. Ładnie pachnie. Kolendra. Typowo pod płoć. Jak dla mnie, ja na rzece używam dużo kolendry przy swoich zanętach. Pyza bajc. Okay. Damy trochę protein. Niedużo z białych robaków.
oraz mamy towar, który zakupiłem 10 kg dla własnych potrzeb, czyli kolendra. Zobaczcie, w całych ziarenkach sprasowana na ileś, zrobiona po prostu nie kolendra, tylko konopia na kilka sposobów. Czyli, przepraszam, konopia kilka sposobów. Okej. I tak to mniej więcej wygląda. Mamy przygotowaną piękną mieszankę. Mam jakieś wskazanie, chyba będzie ryba. Zobaczymy, bo coś mi tam delikatnie wskazało. Coś jest, coś się zapięło, wyprostowało. I zobaczymy co. O, spadło. Spadło, ale o, przy okazji od razu przerzucimy zestaw. Fajnie, dobrze. Ale najpierw mieszanka, mieszanka, drodzy Państwo. Wszystko tak, aby ręce i nogi miało. Wezmę sobie, poprzerzucam. Kolendra, tak. Ok, i mamy sprzęta, czyli zanęta z Sonobite do klasyka. Oczywiście pamiętacie rzeki, kastery, które mi się zrobiły z białych robaków. Rzucimy dzisiaj to do naszej mieszanki wraz z trocinami. To nie będzie przeszkadzało. Zamroziłem, raczej w lodówce trzymałem kastery, tak aby muchy nie porobiły się. No i mamy mieszankę przygotowaną pod klasyka. Teraz zarzucę, założymy, zmienimy robaczki. Więc założymy, drodzy Państwo, tu jest 0,10, 0,10, 80 cm i haczyk 18, malutka, cieniutka, ochotkowa i dwie piki. Więc szybka zmiana, 60 cm nawet jest tutaj. Cieńszy na 0,10 w kurkumie. Tym razem damy dwa białe, dwie białe sztuki. I nabijemy podajnik mieszanką, którą wspólnie z Państwem przygotowałem. Czyli czysta, bez żadnej ziemi, bez żadnych gliny, mocniej ubije, klipowane było. I tak, zestaw jest na pętli symetrycznej, nie asymetrycznej, która powinna iść trochę niżej, odchodzić, lecz symetrycznej. Na symetrycznej dzisiaj zbudowałem zestaw, skrętka, szybko złączka, przypom, tak wspomniałem, 0,10, 18 hak, 60 cm długość przyponu. Będziemy regulować w zależności to od brania. Pulchna zanęta i zarzucamy zestaw. Miejsce klipowane. Muszę uważać na gałęzie. Ok. Podciągnę trochę. Mniej więcej będzie wyglądać. Więc ciasno, ciasno, wędkarzy dużo jeszcze przyszło, chyba pójdą tam na cypel, zatarlisko z drugiej strony, no bo teraz jeszcze czterech
przyszło bardzo dużo samochodów. Wskazanie na klasyka było. Przegapiłem branie. Przegapiłem, drodzy Państwo, branie. Przegapiłem branie, ale tak, abyście widzieli, jak to mniej więcej wygląda, wyciągnę zaraz drugą kamerę i celowo dla Państwa nagramy branko ryby. Siedzi coś, zobaczymy tylko co, więc wyciągnę zaraz drugą kamerę i nakręcimy. Dla Was branie na nową mieszankę z Sonu, klasyk i rybki, czyli płotka. Płoteczka wraca do wody. Pinki zostają, albo zmienię. Ale zanim zmienię, ustawię dla Was kamerę i skupimy się na klasyku, tak abyście widzieli mniej więcej dzisiaj, 26 marca, na wodzie PZW, jakie brania są na mieszankę nową i klasyku. Zobaczymy, jak to mniej więcej będzie. Skubię coś. Może siedzi coś na niej. No do brzegu branie. No jeszcze raz, jeszcze. Pierwsze branie do brzegu, widzieliście, delikatnie skubało. Ale zobaczymy, co i jak. Wyłączę tam. Coś jest niedużego. Płotka. Płotka nieduża, więc przerzucamy zestaw. I bawimy się dalej. Jest w pytkę. Do klipa. Będzie ładnie, zaloty robią, zobaczcie. To jest, drodzy Państwo, miłość.
branie na metodę. Coś jest, zobaczymy co. Chyba leszczyk nieduży albo spadło, ale coś niedużego. Nieduży leszczyk. Więc przerzucamy obydwa zestawy. Coś jest niedużego, ale wskazanie było. Nie zapominajmy, że jest woda PZW i marzec, ale rybka nieduża jest. Muszę, drodzy Państwo, wieje bardzo. Muszę szczytówkę niżej nad wodą, tak aby nie telepało nią, więc muszę trochę bardziej wbić podpórkę niżej, co zaraz zrobię. I wbijemy ją ciut niżej. A więc jest z powrotem, obniżyłem niżej trochę, drodzy Państwo. Świetlik dlatego założyłem, drodzy Państwo, z tego względu, że zrobię film o nich w kolejnym filmie poświęcony świetlikom z AliExpress. Więc dlatego świetlik założony, zaraz go zdejmę. I tak mówię, film będzie poświęcony oto świetlikom. I co mamy teraz? Spadł nawet, widzicie, leszczyk, ale tak ryb nie powinno się podbierać, taki ciutkę większy był niż płotka, no ale widzieliście, branie było, więc ściągam świetlik i dalej będę wędkował już bez świetlika. Osiągnąłem to, co chciałem, czyli branie mniej więcej jak z udziałem tego świetlika wygląda. Weźmiemy, drodzy Państwo, robaczki, zadipujemy, czyli w rybce. Okej, dip z ryby.
i dalej obławiamy naszą miejscówkę. Zaraz zmienię przynętę na metodę. Założymy coś fajnego. Ok. Wędkujemy. Jest pytkę. Coś skubię delikatnie, ale czekamy na pociągnięcie takie mocniejsze. O, i zaraz będziemy zacinać. Drodzy Państwo, jeden kolega stąd koło drzewa pojechał, więc przejdziemy. We dwóch się zmieścimy, więc biorę tę manele i przechodzimy pod drzewo. A nóż widelec może tam coś pyknie, złowi się. Więc pomału przejdziemy w tamtą miejscówkę. Więc Robson z tej strony, ja tu, zmiana miejscówki. Nic nie bierze nikomu. Ci koledzy, co byli rano, tu wszyscy zawijają się. Tam dwóch jeszcze w namiocie zostało. Ale nic nie bierze nic. Ja przerzuciłem zestawy. I oby coś pyknąć, zobaczymy. Więc, drodzy Państwo, zostajemy. I Wasze zdrówko. I zobaczymy, co i jak. Tu do klipa obydwie, tą nisko, i zobaczymy, tutaj będzie lepiej rzucać, jak dla mnie. Tam już dalej nie idę w krzaki, więc tak to mniej więcej leci. Zobaczymy, co jak w tej miejscu. Tam jakieś rybki były, wiało strasznie, wieje strasznie. A zobaczymy tu, czy coś się złowi. Więc zostańcie z nami. Na tą chwilę jest godzina 11:25. I posiedzimy jeszcze kilka godzin na tym zbiorniku. Suche dniowie. Założę tu, co pranie miałem na tym.